Kończy się wyrokowanie w Podłódzkim Uniemie. No jakbyś ocenił te kilka dni, które tutaj spędziliście? Jakbym ocenił? Bardzo dobrze. Bardzo dobre warunki przede wszystkim do trenowania i ogólnie wszystko było pod jak najlepszym. Ogólnie bardzo dobrze było tutaj. A przede wszystkim wydaje mi się bardzo dobra praca, którą się przepracowali i mam nadzieję, że ona będzie dawała te procenty takie w meczach ligowych. Dołączyli do Was Marcel Wawrzynkiewicz, dołączył również Denis Rakels. No jak myślisz, Krakowa będzie trochę mocniejsza niż w poprzedniej rundzie? To się okaże. Mamy wyrównaną, dosyć dużą kadrę i każdy walczy o to, żeby grać. I trener pewnie wybierze tych najlepszych, którzy w tym momencie będą mieli jak najlepszą formę, więc na pewno tak będzie. A to, że przyjdzie, to bardzo fajnie, bo zawsze rywalizacja jest potrzebna. Na zgrupowaniu był tutaj z nami młody bramkarz Oskar Szarek. Ja z nim rozmawiałem w trakcie zgrupowania. No i mówił, że pomagacie mu razem z matką Perdiciem. Jakbyś ocenił tą młodą, przyszłą gwiazdę pasów? Ocenił bardzo dobrze. Bardzo fajny chłopak, ambitny, bardzo zasuwa razem z nami równo, także na pewno fajnie. I trzeba mu trzymać kciuki za niego, żeby się fajnie rozwijał i podnosił swoje umiejętności. Teraz kilka dni wytchnienia, no i potem kolejny obóz w Turcji, no a potem już liga. Nie możecie się doczekać startu rozgrywek? Na pewno. Wiadomo, że najfajniejszy okres jest ten, który gramy mecze i przede wszystkim mecze ligowe. Teraz będzie obóz w Turcji i mam nadzieję, że równie dobre warunki będą tak jak tutaj i przygotujemy się bardzo dobrze do ligi, bo wiadomo, że naszym celem jest pierwsza ósemka. A tylko no, trenować i podnosić formę.